Witajcie kochani, dziś zapraszam Was na haul. Tym razem pokażę Wam rzeczy, które kupiłam w lutym tylko i wyłącznie z Zary. Także zainteresowanych zapraszam do oglądania. Tym razem zaczniemy od spodni i pierwsze z nich to są klasyczne, zwykłe jeansy. W kolorze szarym. Tak jak widzicie, to jest taki ciemny, szary, lekko przecierane. O, teraz to dobrze widać na nogawkach. Proste, bez żadnych udziwnień, bez żadnych przetarć. Zobaczcie, nogawki wyglądają tak. One są bardzo dobrze dopasowane i to, co je wyróżnia, to są dżinsy z wysokim stanem. I nie byłam do końca przekonana, czy będę dobrze wyglądała w tego typu kroju dżinsów i jak one będą się też sprawdzały. Właśnie tutaj dosyć wysoko, czy będą wygodne. Takie dżinsy z wysokim stanem troszkę kojarzą mi się z młodymi dziewczynami, z nastolatkami i była swego czasu moda na krótkie spodenki właśnie z takim wysokim stanem. Ja już jestem chyba troszkę za stara na tego typu spodnie, ale kiedy zobaczyłam, że są w sumie dżinsy też z takim wysokim stanem, stwierdziłam, że przymierzę, no i okazało się, że całkiem dobrze leżą. Bardzo ładnie podkreślają pośladki, są nawet wygodne, ładnie dopasowane, robią tą naszą figurę, więc stwierdziłam, że biorę. Zapłaciłam za nie około 110 zł. Co prawda szukałam też innych dżinsów. Widziałam na stronie internetowej w kolorze takim ciemnym, szarym, przecierane lekko z czarnym, z bardzo fajnymi przetarciami z przodu. Niestety nigdzie tych dżinsów nie mogłam znaleźć stacjonarnie i powiem Wam, że przeszukałam prawie całą Warszawę, wszystkie Zary, większość Zar w Warszawie i nigdzie tych spodni nie dostałam. I pewnie teraz powiecie, no tak, mogłaś coś zamówić przez internet, ale powiem Wam szczerze, że ja nie lubię zamawiać spodni przez internet, dlatego że zawsze muszę je przymierzyć, bo zawsze też jest coś nie tak. Albo rozmiar 38 jest za mały, ma za wąskie nogawki, albo jest za szeroki w biodrach. 42 też nie zawsze jest ok. Także ja wolę sobie przymierzyć dżinsy, zobaczyć jak na mnie leżą, obejrzeć dokładnie w lustrze i wtedy decyduję, czy je kupię. Nie znoszę bawienia się w stylu, przychodzą do mnie rzeczy, są niewygodne, złe, źle leżą, później muszę je oddawać. To jest zupełnie nie dla mnie. No ale jak zobaczyłam te dżinsy, to stwierdziłam, że je biorę i jestem z nich nawet bardzo zadowolona. Teraz czas na kolejne spodnie, ale tym razem będą one nieco inne i to już nie są dżinsy, jak możecie zauważyć. Mamy tutaj spodnie takie, powiedziałabym, dresowe, w czarnym kolorze z lampasami, w odcieniu beżowym i takim brudnym, kanarkowym kolorze. Te spodnie mogliście już widzieć w jednym z moich daily vlogów. One na końcu mają, zobaczcie, ściągacze. Są generalnie proste, oprócz właśnie tych lampasów. Dodatkowo mają kieszenie, na górze są ściągane w gumkę, ale też dodatkowo mają tutaj takie sznureczki, którymi możemy sobie je jeszcze ściągnąć. Ja te spodnie kupiłam w rozmiarze XS, ponieważ jak mierzyłam S-kę, okazało się, że one w biodrach są dosyć szerokie, a ja jednak wolę, żeby spodnie takie dresowe były bardziej dopasowane. I mimo wszystko, że jest to XS-ka, te spodnie nadal są luźne. Także jeżeli będziecie sobie zamawiać te spodnie z internetu lub też kupować je stacjonarnie, to zwróćcie uwagę na to, żeby jednak wziąć rozmiar mniejsze, bo w nogawkach leżą naprawdę bardzo fajnie, natomiast ta góra jednak biodra jest dosyć szeroka i na pewno nie będą to spodnie, które podkreślą Wasze kształty, a tym bardziej ładną pupę. Ja bym powiedziała, że to są takie właśnie luźne spodnie, które można założyć gdzieś na jakiś spacer, połączyć z, na przykład z golfem albo z jakąś bluzą, bo z tego co dobrze pamiętam, te spodnie są w zestawie właśnie z bluzą i one były chyba jeszcze w innym kolorze tutaj tych lampasów. Ja za nie zapłaciłam
albo 110 zł, albo 140 zł. Już teraz dokładnie nie pamiętam, ale oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu wrzucę Wam linki do tych produktów na stronie i będziecie mogły sobie je bezpośrednio obejrzeć, zobaczyć co i jak. Te spodnie dresowe noszą się naprawdę bardzo fajnie, ja już je prałam, też z nimi absolutnie nic się nie dzieje, jeszcze mi się nie zaciągnęły, więc tutaj też w tej kwestii nie mogę się wypowiedzieć i mam nadzieję, że tak nie będzie, ale naprawdę są wygodne, fajnie się je nosi i myślę, że na ten okres przejściowy wiosenno, zimowo-wiosenne będą w sam raz. A teraz nawiążę troszkę do tych właśnie spodni dresowych, które są w takim oto odcieniu, ponieważ zauważyłam taki oto fajny sweterek, który bardzo pasuje mi do tych spodni i nawet powiedziałabym, że lepiej komponuje się w całości niż spodnie z bluzą. Sweterek jest z takiego materiału, z którego robione są praktycznie wszystkie golfy w Zarze. Jeśli kiedykolwiek kupowałyście golfy w Zarze, te w tej standardowej kolekcji, które nigdy nie są przecenione, to na pewno będziecie wiedzieć o co chodzi. Sweterek, jak widzicie, jest w odcieniu czarnym z takim jasnym żółtym kolorem i paseczkami białymi. Na dole ma ściągacz, bardzo przypomina właśnie te standardowe golfy z Zary. Jedyne co, ma krótki rękaw, jeszcze go nie nosiłam, bo pogoda nie była na to odpowiednia, ale to co dodatkowo go wyróżnia, to guziczki, które tutaj mamy z tyłu. Te guziczki się oczywiście odpina i one są bardzo podobne właśnie, znowu nawiążę, do tych golfów, które można dostać w standardowej ofercie Zary. Ja mam sweterek w rozmiarze S, bardzo fajnie na mnie leży, łączyłam go już właśnie ze spodniami, myślę, że będzie fajnie wyglądać też do zwykłych jeansów, do białych spodni, można go założyć pod ramoneskę czarną, pod jeansową kurtkę, a nawet do grubego swetra. Sweterek kosztował 79 zł, około 80 zł i z tego co pamiętam, to są jeszcze chyba gładkie te sweterki. Nie wiem, czy są dostępne w jakiejś innej kolorystyce tutaj tych pasków, ale na pewno ten wygląda przepięknie i jeśli szukacie właśnie czegoś takiego klasycznego, prostego, a zarazem też coś, co będzie fajnie wyglądało w połączeniu właśnie z jeansami, czy z jakimiś klasycznymi spodniami, to polecam Wam rozejrzeć się za takim oto sweterkiem. Sweter, mogłabym powiedzieć bluza. Coś, co już też u mnie widzieliście, zwłaszcza na moim Instagramie, wygląda w ten sposób. To jest sweterek, który jest dosyć krótki. Na zakończeniach rękawów ma tutaj ściągacze i na dole też jest ściągacz. Ja mam w rozmiarze M. Specjalnie wzięłam rozmiar większy, żeby był też na mnie nieco dłuższy. Nie wiem dlaczego, ale jeśli chodzicie na zakupy do Zary, to pewnie zauważyłyście, że większość rzeczy ostatnio Zara robi w takim kroju krótszym, przez co też nie do końca jest to wygodne dla starszych kobiet, już takich też kobiet po 30, po 40, już nie mówiąc o jeszcze starszych, bo zapewne, tak jak ja, większość z Was nie lubi, jak gdzieś wychodzi brzuch, czy na przykład mamy odsłonięte nerki, to już jest taka troszeczkę wygoda, ale też z drugiej strony ten zobowiązuje nas do tego, że jednak pokazywanie brzucha, no nie do końca. A widziałam bardzo fajne sweterki, bardzo fajne bluzki, które są zdecydowanie za krótkie, czyli coś nie dla mnie. No możecie powiedzieć, że okej, możesz sobie założyć ze spodniami czy z jeansami, które mają wysoki stan. No mogę. Ale powiem Wam, że mierzyłam i nie do końca mi się to podoba. Dlatego też wzięłam sweterek w rozmiarze M i on ma bardzo fajną fakturę. Jak dotkniecie, macie wrażenie, jakby to była taka guma, coś w tym stylu. Bardzo fajnie zrobione. Zresztą nawet tutaj te tłoczenia są takie wypukłe. I co nie ukrywam, fajnie też wygląda. Kolor jaskrawy, pewnie nie dla każdego, ale zwróćcie uwagę, że jeśli chodzi o modę w tym sezonie, to właśnie większość jest w takich odcieniach zieleni, żółci, takich znowu jaskrawych kolorów, neonowych, gdzieś one zaczynają wracać i w większości kolekcji, czy to w Mojito, czy właśnie w Zarze, czy też w Reserved, znajdziecie rzeczy w takim oto odcieniu. Ja za ten sweterek zapłaciłam około 90 zł, tak dobrze pamiętam.
90 zł? Tak, mam nawet tutaj, słuchajcie, przed sobą wszystkie rachunki, żeby nie było. Bardzo dobrze się go nosi, bardzo fajnie pierze, nie zaciąga się, chociaż uwaga, może się zaciągać, bo widziałam na manekinach, że gdzieś tam były pozaciągane niteczki, ale mimo wszystko naprawdę super, jest ciepły, wygodny i, tak jak powiedziałam wcześniej, fajnie się nosi. Teraz pokażę Wam sweterek, w którym już się Wam pokazywałam, już gdzieś na Instagramie też tam się przewijał ten sweterek i wywołał u Was zachwyt z tego, co się okazało. Stwierdziłyście, że jest całkiem fajny, a nawet dostałam od Was już zdjęcia na Instagramie, że sobie ten sweterek zamówiłyście, nosicie, jesteście bardzo zadowolone. Chodzi oczywiście o ten oto krój biały, klasyczny, jest też dostępny w odcieniu czarnym z takimi oto pięknymi tutaj falbankami. I ten sweterek ma też na zakończeniu rękawów też taką falbankę, bardzo ładnie się prezentuje i to jest też, zobaczcie, on jest taki lekko prześwitujący, ma taką ładną fakturę, wygląda troszeczkę jak koronka. Też tutaj, jak widzicie, jest taki zaokrąglony na dekolcie, bardzo ładnie się układa, ale niestety, po raz kolejny muszę to powiedzieć, jest też dosyć krótki, dlatego ja znowu kupiłam go w rozmiarze M, żeby był też właśnie nieco dłuższy, żeby mi tam gdzieś coś nie wystawało, więc tutaj też zaznaczam, że jak będziecie go sobie zamawiać, to bierzcie o rozmiar większy. I ten sweterek kosztował 89 zł, około 90 zł i wiem, że nadal jest dostępny. Byłoby fajnie, gdyby pojawił się też właśnie w jakichś takich pastelowych kolorach. No, ale to jest takie moje życzenie, natomiast cudownie wygląda do jeansów, do spódniczek, do klasycznych, zwykłych spodni, naprawdę bardzo ładnie się prezentuje, też już go prałam, nic absolutnie z nim się nie dzieje, można go spokojnie prasować i też mogę Wam go spokojnie polecić. I na zakończenie dzisiejszego filmu pokażę Wam koszulę. Koszula prezentuje się tak, jest ona długa, satynowa, niesamowicie cienka i też prześwitująca. Koszula ma bardzo fajne rękawy, bo w ogóle bardzo fajny ten print. Zobaczcie. Ale jest, uwaga, szeroka. I jeśli będziecie zamawiać ją przez internet lub też kupować stacjonarnie, to tutaj znowu zamiast brać większy rozmiar, musicie wziąć mniejszy. Ja wzięłam ten najmniejszy XS, a mimo wszystko i tak jest ona dosyć na mnie szeroka. Oprócz tego ma fajne guziczki w takim złotym odcieniu, ale w bardzo fajnym kształcie, bo to nie jest taki guziczek typowy, płaski. Całkiem fajnie się ją nosi, można ją oczywiście nosić na wiele sposobów, a ja ją kupiłam tak naprawdę z dwóch względów. Wygląda fajnie do moich spodni ala skórzanych, czarnych, lakierowanych, bardzo ładnie prezentuje się do zwykłych, klasycznych jeansów, ale pomyślałam również o niej ze względu na nadchodzącą porę, czyli na wiosnę i na lato, że będzie też fajnie wyglądała do białych spodni albo do shortów, tak no szaleńcko włożona, bo tak jak stwierdziłam, tak jak Wam powiedziałam wcześniej, ona jest bardzo, bardzo cienka i w upalne dni sprawdzi się super. Kosztowała około 110 zł, i ten materiał to jest oczywiście 100% poliester, więc tym się nie sugerujcie, ale mimo wszystko bardzo ładnie się pierze i też bez problemów prasuje. Także taka oto koszula, jak wyglądam. Myślę, że ta czerwień, niebieski, biały, czarny to są całkiem moje kolory. To będzie tyle, jeżeli chodzi o haul Zary i nowe nabytki w mojej szafie, które pojawiły się w lutym. Część z nich była planowana. Część nie, ale tak naprawdę ze wszystkich jestem bardzo zadowolona i sprawdzają się one u mnie idealnie. Powiedziałam Wam, jakie zamawiać rozmiary i widzieliście, jak one się mniej więcej prezentują, na co zwracać uwagę. Przypominam, że linki do tych produktów znajdziecie jak zawsze w opisie do dzisiejszego filmu. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o moich ostatnich zakupach, czy coś Wam wpadło w oko, coś Wam się spodobało. No i oczywiście zapraszam Was do kolejnych publikacji. Trzymajcie się ciepło. Pa!